Cześć wszystkim! Znowu Połem 7, ściąg tyranii. Dobra, pozabijajmy resztę tych niezłomnych, którzy to zostało. Mam nadzieję, że wystarczy to na was o poziom dla Lantry'ego. Tak, troszkę jesteśmy poranieni, ale może nie będzie z tym problemu. Tak, zwrotka, może ty ich zakrój, co? Masz ten swój łuk jakiś? Ciach. Okej. Okay. Dobra. Cofnijcie się trochę. Tak, dokładnie. Nie tylko przez niego. Nie odstępuję od walki, to jest kiepski pomysł. Dobra. Może rzucimy. A może wiecie co? Może odstąpicie od walki i ustawcie się tutaj jakoś ładnie. Okej. Dobra. Ty możesz wziąć już swoją podstawową broń. Dobra, ty rzuciłeś? Tak, rzuciłeś. Dobra, ładnie. Teraz możemy ich haratać tutaj ile chcemy. Dobra, ciach to, ciach tamto. Okej. Proszę nie brzdękać tutaj. Dobra, i co my tu dalej chcemy? Możemy ich przewrócić. Okej. Ciach, to też będzie ładne. Okej, świetnie. Ty bijesz się z wrotka, to podejdź tutaj chyba. Czy masz zasięg? Chyba ma. Dobra. Teraz ładnie zasadzimy jeszcze to. Dobra. Możemy jeszcze raz próbować ich przewrócić. Ty bijesz się z wrotka? Nie widzę, żebyś się biła. Okej, bije się, dobra. Dobra, co dalej chcemy? A, mamy tam przecież wybuch ładny. Ładnie. Kierunkowana siła. Puf. Okej, barik trochę obrywa, ale daję sobie radę. Dobra, to jeszcze elektryczny kopniak, nie, coś może z większym zasięgiem. O, na przykład to. Okej. Możesz wspomóc barika. Rzuciłeś to? Nie, nie rzuciłeś. Rzucaj. Jak to czemu nie? Jak to nie możesz? A, to barik, okej. To robi sens. Okej. Dobra, skończą nam się cooldowny. Możemy ponownie rzucać. Spróbujmy kogoś ogłuszyć. Albo oszołomić też. Okej, kula ognia. Okej, świetnie, ogłuszenie. Okej, nie zdążyłem z kulą ognia. Zwrotka, ej! Janusz ci zablokował przeciwników, dobra. Zwrotka, bij się. Chyba nawet nie ma tutaj zasięgu, dobra, no to przełącz się na łuk. I może na tych oszczepników się rzuć. Dobra. Okej, możemy go zamrozić, co? Okej, możesz tego gorącego żelaza również użyć. Okej. Damy trochę tarczy barikowi. Bo jednak tankuje wszystko. I co dalej? No i dalej jedziemy. Okej, możemy znowu to rzucić. Okej, możemy go szłomić. Ty dobij go, skoro leży. Okay. Blokowano zdolność za reputację, niezłomni. Okej. Okay. Co to jest? Wróg przeciwko ochłonięcie 2 metry. Okej, okay, czyli to jest aura. Przypadłość osłabienie przez 39 sekund. Przypadłość ogłuszenie. A nie, to jest zdolność aktywowana.
Tak. Uderz w potężną negatywną energię, powodując ogłuszenie i długotrwałe osłabienie. Ile to ogłuszenie trwa? 8 sekund. Długo. Dobra, to wypróbujmy to. Gdzie to wylądowało? Tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tutaj. Dotyku wiądu. Okej, to jest na dotyk, tak? Nie pisze zasięgu, ale dobra. Rozumiem, że będziemy musieli podejść do gościa w takim razie. Okej, spróbujmy go spetryfikować. Okej, świetnie. Nie mówcie tak, po prostu go zabijcie. Spiżowy giernik, Mac. Okej, dobra. Musimy go przewrócić. Tak, jego pancerz jest całkiem spory. Ale czary na niego całkiem nieźle podziałają. Świetnie. Spróbujmy teraz tego uwiądu. Tylko zróbcie przejście Januszowi. Okej, świetnie. Zobaczmy. Uf. Dobra, ładnie. Trzeba jeszcze spetryfikować. Okej. To zmień sobie na miecze. Już tym ci lepiej idzie. I puf. Okej. Misja ukończona. Pozbyć się wrogów z rozdroża myśliwego. I w sam raz Lantry awansował. Świetnie. Dobra, no to awansujmy go od razu. Zmyślność możemy mu jeszcze podnieść. I stanowczość. Tak, on jeszcze może się awansować. Jeszcze nie osiągnął punktu 19 punktów, kiedy to trzeba 2 punkty na awans. Dobra, i w końcu weźmy Mówią Wieki. Ok, zyskuje zwiększone precyzję trafienia, umiejętności precyzja trafień plus 10%, może rozszerzać starożytne. Okej, na to czekaliśmy. Dobra, sprzątajmy jeszcze tu resztę śmieci, że tak to nazwę. Notatki Irtenisa. Notatki są zapisane pośpiesznym, niestarannym pismem, które wskazuje na kiepsko opanowaną zdolność pisania. Autor opisuje nieustające wysiłki pandy szkarłatnego chóru, ścigającej niezłomnych przez całe cmentarzysko mieczu, siłując wcielić ich do hordy. W notatkach pojawia się liczne nawiązania do nieustraszonego starożytnego miecza niezłomnych oraz wielu nieudanych prób odnalezienia ostrza. Znajduje się tam również odręczne rysunki przypominające mapę cmentarzyska mieczy z rysunkiem miecza na schodniej części starych murów. Okej, fajnie. Czyli tam się udamy. Bo brzmi ciekawie. Co my tu mamy więcej? Trochę krapu. Topas. Tutaj nic nie mamy. Okej. Co my tu mamy? Żelazny miecz dwuręczny. Nic z nas tego nie używa, ale to wygląda ładnie. Dobra. Ten prowizoryczny namiot obstawiono tarczami i zbrojami, by lepiej chronić przed bezwzględnymi żywiołami. Świetnie. Coś tu jeszcze mamy? Tak, pułapka. Okej. Trochę więcej zapasów. Bierzemy wszystko. I to chyba wszystko tutaj, co? Wygląda na to, że tak. Dobra, w takim razie wracajmy się do tych ruin. Raczej do starych murów. I zgarniemy tam te runy, które musieliśmy pominąć. Okej, nawiedzone stare mury. Myślę, że tam się udamy przed wizytą w Kamiennej Strażnicy. Brzmi ciekawie, zachęcająco. Dobra, byłam w starych murach. Idziemy. Dobra. I do środka.
Janusz już nie może się doczekać, żeby opanować nowe czary. Tak, krzywdzenie bliźnich przy pomocy magii to jego druga ulubiona rzecz do robienia. Dobra, idziemy. Tak, troszkę zajdzie wędrówka w to i z powrotem, ale mam nadzieję, że się będzie opłacało. Na górę. Dobra, i pierwszy był tutaj. Tak, myślałem barika, żeby otworzył drzwi. Tak, to się zamknął tutaj. Dobra, Lantry, czyni swoje powinność. Naucz się runy i włącz ją do swoich zaklęć. Sigil bezczasowej postaci 3. Ale zobaczymy, co to nam daje. Dobra, tworzenie zaklęć. Czy to jest jakiś nowy sigil? Nie. Sigil bezczasowej postaci? Nie, nie, chwila, to jest nowy typ magii? Nie. Sigil Wigoru. Okej, to jest upgrade do sigilu Wigoru. Akcent zwiększa czas trwania efektów zaklęcia. Okej. Dobra. Zasięg 2 metry. Dobra, jaki jest teraz czas trwania? Przez 45 sekund. Będzie przez 72 sekundy. Tak, zdecydowanie więcej. Ale też zwiększa wymagania wiedzy. Okej. Co tu możemy jeszcze dać? A, przebicie to. Mało interesujące. Zasięg jest dobry. To może spróbujmy na przykład do powalenia. To dodać. Okej. Gala wiedza 18, tak, musielibyśmy ci wyłączyć zasięg. Dobra, ty możesz zatrzymać sobie w takim razie zasięg. Dobra, tu możemy zdecydowanie zwiększyć, tak, prawie dwukrotnie zwiększa. Więc nie jest źle. Okej. Do reszty nie będę pakował, ponieważ przy reszcie zaklęć tak, zasięg jest fajny. Dobra. Co możemy jeszcze? Możemy jeszcze coś tu władować? Tutaj moglibyśmy władować, gdyby Lantry miał większą wiedzę, ale nie możemy. Dobra. Zasięg nie jest nam aż tak potrzebny tutaj. Okej. Świetnie. No to dobra. To będzie jeden sigil. Zobaczmy, czy drugi będzie jakiś inny. Czy to będzie to samo? No ale... Całkiem niezłe są te sigile trzeciego poziomu. Domyślam się, że były w takim razie jeszcze dwa jakieś inne poziomy, które pominąłem. Okej, nie wiecie, co tam było przejście? Przecież na skróty. Tak. Dwa inne poziomy, które mogłem pominąć, ale nie zdaje mi się, żebym natrafił na takie sigile do tej pory. Dobra. Gdzie były te dwa pozostałe?
Tutaj był jeden. Zdaje mi się, że były tutaj dwa. Zaraz poszukamy. Okej. Sigil napływu mocy. Okej. Akcja, która skraca czas odzyskania gotowości. Po rzuceniu zaklęcia. Okej, czy chcielibyśmy coś takiego dodać? To może nie. Wstrząsający pocisk. Ile to wymaga? Wiedza plus 30. Więc musielibyśmy już podejmować jakieś wybory, co jest dla nas bardziej potrzebne. Akcent, który skraca czas odzyskania gotowości po rzuceniu zaklęcia. Okej, czyli to działałoby na wszystkie, tak? Wszystkie inne czary. Rzucam ten czar i wszystkie inne mają minus 10% po rzuceniu? Tak mi się zdaje. Dobra, skrócimy ci zasięg, bo ty masz... Tak, i tak masz dobry zasięg. Co ty jeszcze ma? A, sigil przebicia, tak. Okej, dobra. Zobaczmy ten napływ mocy na ognistą kulę. Nie, tutaj... Okej, czas odzyskania gotowości minus 33% przez 6 sekund. Okej, dobra. Zobaczymy. W takim razie muszę pamiętać, żeby ognistą kulę rzucać później. Odświeżyło się? Nie, a brakuje mi jednego punktu mocy. Znaczy wiedzy. Okej, dobra. W razie może zostawmy na razie tak jak jest. Co ma jeszcze dobry zasięg? Ty masz jeszcze dobry zasięg. Włączę tobie w ogóle zasięg. I elektryczny kopniak. Tak, tak zazwyczaj to rzucam później w walce. Więc zobaczmy coś takiego. Tam jak zdobędę troszkę więcej wiedzy, to dodam mu dodatkowy zasięg, ale zasięg i tak ma dobry. Więc nie będzie mu aż tak pewnie potrzebny. Dobra. Czy był tu jeszcze jakiś sigil? Zdaje mi się, że był. Tutaj. Dobra. Więc nareszcie pojawiają się jakieś opcje z tworzeniem zaklęć. Trochę mi tego brakowało. Żeby móc coś kombinować. Sigil skierowanej mocy. Do tworzenia zaklęć, które suną naprzód i wpływają na liczne cele. Okej, czyli... Moglibyśmy zrobić coś takiego. Tak, dystans 10 metrów. Linia wróg. Okej. Czy moglibyśmy zrobić coś takiego z tym? Dystans 12 metrów, linia. Złośliwa masa. Przywołuje falę widmowego chaosu, przecinając pod wpływem zaklęcia. Widzą to, co ich najbardziej przeraża, powoduje to oślepienie, dezorientację i przestraszenie. Okej, czyli już nie będzie powalać, ale będzie robić coś innego, ciekawe. 12 metrów powinien być okej zasięg. Ochłonięcie minuta 30 to spory. Możemy wydłużyć czas działania. Okej, nie możemy. Za dużo wiedzy by to wymagało. Okej, to może zmieńmy czas tak chłonięcia i dajmy troszkę zasięgu. Okej? Czy możemy teraz to nacelować? Zdecydowanie jest linia i całkiem długa, ale trochę wąska. Okej, dobra. Na razie zostawmy tak.
Tak, ma inną okienkę, tak, ma inną ikonkę. Czar. Dobra. Właśnie, czy czary z tego samego żywiołu, jeżeli będą miały inny symbol, to czy się będą stakować? To czy będą miały oddzielny czas odnowienia? Możemy zobaczyć. Sprawdzę w najbliższej walce. Okej, okay, to nie jest za bardzo potrzebne. Dobra. I zobaczę. Żeby się upewnić. No dobra, no i to chyba tyle. Okej, okay, komnata z latarnią. No chyba tyle. No dobra. No to zabieramy się stąd. Dobra. Tutaj jest wyjście. Tak, nie mam na razie miejsca na ten czar, ale będę musiał patrzeć tutaj. Czy cooldown mi się pojawi, jak użyję złośliwej masy, to czy zwodnicza otchłań również będzie miała cooldown. Jeżeli nie, to mógłbym zrobić jakieś zaklęcia z ogniem albo z zimnem dodatkowe. Okej. Okay. Jest wyjście. Dobra, udajmy się do tej nowej lokacji. Ponieważ... legendarny miecz brzmi ciekawie. Lubię takie opowieści. Dobra. Nawiedzone stare mury. W drogę. I'm not one for superstition, but every hair on the back of my neck is standing at attention. Calm yourself. There's just a chill in the air. It's something else. Ah, Barik, Barik. Okay. Rzuć się najpierw do walki, proszę cię. Okay. Niech się ustawi. Niech się ustawią jakoś. Okay. Spróbujmy teraz na nich rzucić. Okej. Okay. Co nie mają wrażliwość? Że mają wrażliwość na ogień. Spoko, ty masz ogień w lodzie. Dobra, pytanie, czy dało nam to cooldown na... Nie, okej. Okay. Czyli mogę robić kilka żywiołów jednocześnie, dobra. W takim razie zamienię to na coś innego. Ale to po walce. Dobra. Przez strach, niewrażliwość. Proszę ci, nie odstępuj od walki. Okej, okej, ale zamrożenie i zamęt jak najbardziej zadziałało. Świetnie. Okej. Patrzmy jeszcze, przyładujmy to. Okej, dobra, jakie masz teraz statusy, co? Czas odzyskiwania gotowości minus 33%. Ciekawe, czy to oznacza, że... A nie, okej, to nie oznacza cooldowny, to oznacza, że po prostu kolejną akcję może szybciej wykonać. Okej. Okay. Spoko. Więc nie będzie aż tak przydatne, ale... Ale... Mimo wszystko, może być. Dobra. Dobra, no to w takim razie pokombinujmy. Damy ci więcej czarów ofensywnych w takim razie. Dobra, weźmiemy to, weźmiemy sobie lód, ponieważ mamy najwięcej kontroli zimna. Tak, ściana mrozu. Wypuść serię ostrych lodowych kolców, które powodują zamrożenie przeciwników. Dobra, i co chcemy ci dać? Dystans 10 metrów to nie jest za dużo. Ok, intensywności damy. Odnowienie to już będzie 100.
Okej, okay, to raczej się już nie zmieści. Okej, okay, dobra, nie potrzebujemy tego zbytnio. To też nie. Ewentualnie będziemy ładować zasięg. To okej, okay, przypisz tutaj. I może w takim razie zróbmy również... skręcony płomień. Dobra, też damy ci intensywność. Dystans 10 metrów. Zyskanie gotowości. A, ty masz 100 wiedzy. Świetnie. Dobra, jak to mogę zrobić nowe? Tak, bo by mi się nadpisało na stare. Dobra, intensywność. O, może jemu dajmy zasięg. Dobra, przypisz tutaj. Dobra, tobie co miałem dać? Zasięg 2. Okej. Okay. I coś jeszcze miałem zmodyfikować. To się nie zmieści. Tutaj zasięg 1. Okej. Okay. Dobra. No, tam jeszcze mogę coś dorzucić? Nie za bardzo. Okej. Okay. Dobra, tobie mogę, może coś mogę zmodyfikować, bo ty masz 90 wiedzy. Okej, okay, to nie ma innego sigilu. Co to było na innych sigilach? Widmowe rozmazanie. Kryje cel pod zamazaną iluzją, utrudniając trafienie. Mech. Tutaj jest tylko odległe uderzenie. Co tutaj będzie, jak dam skierowaną siłę? Wielki głaz. Tworzy wielki głaz, rzucając go przed siebie. Głaz gniecie wszystko na swojej drodze, podając obrażenie miażdżone i powalając przeciwników. Myślę, że petryfikacja brzmi ciekawiej. Okej, okay, tobie coś mogę dorzucić? Nie, nie za bardzo. Okej, okay, dobra. To będą na razie moje czary. Zobaczmy, co my tu mamy. Mikstura leczenia. Ok, więcej tych ogników. Zaraz się tym zajmiemy. Ok. Ok, może spowolnimy trochę grę. Ok, tam się nam zdecydowanie przydadzą te nowe czary. Ok, dobra, ognista kula. Różny kolec. Mamy tego nowego czaru również. Chociaż możemy się jakoś ładniej ustawić do niego. Okej, okay, dobra. Chociaż może nie, nie chcę, żeby zamęt spowodował, że one tam uciekną i zagrują kolejną grupę na raz. Okej. Okay. A, przywalmy jeszcze piorunem. Okej. Okay. Dobra. Czekajmy chwilkę na cooldowny. I zaatakujemy tamtą grupę. Wygląda dużo bardziej soczyście. Ale nic, z czym nie damy sobie rady. Okej, okay, dobra, chyba cooldowny szybciej się odnawiają, kiedy jesteśmy pod za walką. Co ma sens. Okej. Okay. 5 honoru, poczekaj. Barik najpierw na walkę. Teraz możesz rzucać 5 honoru. Okej.
Dobra, pójdźmy na początku może tą dezorientację. Okej. Barik, rzuciłeś już świetnie. To bij dalej. Okej, dobra. Ciekuli. Dobra, najpierw porzucam w takim razie te... Tak. Niektóre mają dużo szersze promień. Czy szerokość. Więc na pewno dużo bardziej się przydadzą. Okej, dobra. Ty jesteś wrażliwy na... na zimno, to fajnie. Okej, tutaj rzucimy mroźne. Ładnie, dobra, obrażenia ładnie idą z tych nowych szarów. A to się liczy. Okej, dobra. Dobra, zamrażani są fajnie. Dobra, ty masz wrażliwość na ogień, to ci załadujemy ognistą kulę. Okej, nie zdążyłem. Ale nie szkodzi. Okej, ty jesteś wrażliwy na zimno, dobra. Teraz dostaniesz to, co lubisz. Okej. Dobra. Zwrotka obrywa, więc ją poleczmy trochę. Okej, ładnie. Dobra. Za dużo nie mogę chyba zrobić, co? Pomóżmy zwrotce. Okej, Barik obrywa. Ta, oni coś mocno biją. Okej, dobra, możemy przyspieszyć. Chyba będzie najlepiej. Okej, dobra. Przywalmy mu piorunem. Próbujmy go powalczyć, aż to pewnie dużo nie da. Okej. Możemy go spetryfikować pewnie w takim razie. Okej, świetnie. Tak, nie korzystałem z wybuchu. Pora to naprawić. Świetnie, duże obrażenia weszły. Puf. Dobra, ładnie. Troszkę się poramniliśmy na tej ostatniej grupie. Mieli duże obrażenia, ale... Patrzcie, co my tu mamy. Czyż to nie jest jakiś miecz? Zaraz to zobaczymy. Okej, weź wszystko. O, dużo krapu. Tekstura ochrony. Żelazna pieczęć. Służy do wypalania symbolu szkarłatnego chór na skórze rekrutów. Okej, ciekawe co tu robiła tutaj. Okej, dobra. Są również ludzie ze szkarłatnego chóru. Okej, pozbierajmy cała masa rzeczy. Okej. Więcej potek. Osełka. Dobra, i co z tym mieczem? Co my tu mamy? Nieustraszony. Dziarskość. Dobra, zobaczmy to. Kiedy dotykasz dłonią rękojeści miecza, po twoich ramionach przebiega dziwne uczucie. Jakbyś zanurzył się w ciepłej wodzie. Wrażenie jest zarazem oszałamiające i kojące, ale pozbawia cię tchu. Nieustraszony. Wielu przyjaciół poległo od jego ciosów podczas kampanii w Krzepie. Tubylcy gromadzili się wokół miecza i śpiewali hymny, gdy go dobywano. Ma dla niezłomnych równie wielkie znaczenie, co kamienna strażnica. Jeśli będzie ci kiedyś potrzebny miecz na tyle duży, by pokroić nim stare mury, to ten się nadaje. Uważaj, gdzie nim wymachujesz. Widziałem niegdyś wiele ozdobnych replik, ale ten jest prawdziwy. Zmory nie gromadziły się wokół marnej imitacji. To autentyczny, nieustraszony. Musisz go zatrzymać, dla dobra to potomnych, rzecz jasna. Kiedy przyzwyczajasz się do ciężaru miecza, twoje myśli przyćmiewają nieustanny szmer głosów, fragmentów inspirujących przemówień pełnych chwały, okrzyków bitewnych, wyczekujących nadchodzenia triumfu,
Odczucie przemija równie nagle, jak się pojawiło. Niestraszony pulsuje w twojej dłoni, a jego moc wyraźnie chce się wyrwać na zewnątrz. Trzymasz w ręku zarówno miecz, jak i legendarny symbol. Chwilami ciężko dostrzec różnicę. Okej, twoja potęga wzrosła, tak. Zdobywając artefakty, zwiększamy naszą potęgę. Dobra. Zobaczmy szybko, jakie on ma statystyki. Okej, rozgłos. Na razie mam mały. Unieś wysoko nieustraszonego, wywołując falę energii, która głuszy pobliskich przeciwników. Obrażenia wzrastają dzięki rozgłosowi nieustraszonego. Okej. Dobra, zdecydowanie ma lepsze obrażenia, celność. Prawie wszystko. Tak, od moich obecnych mieczy. Raczej miecza i sztyletu. Więc chyba pozbędziemy się cierpienia. A zaraz to porównam. Okej, dziarskość. Przy trafieniu krytycznym bronią oszołomienie przez 10 sekund. Promień 2 metry. I tyle? No w sumie tyle. Za tym, że ma świetne obrażenia i tak dalej. Okej, dobra. Ma cięte kłute. Tylko obrażenia za każdy 1% straconego zdrowia. Więc chyba pożegnamy się z cierpieniem. Zwrotka zacznie używać nieustraszonego. Ładnie. Okej, dobra. Już zyskała zdolność. Za pierwszy poziom rozgłosu. Chyba i tu wrzucę gdzieś na pasek. Tak, wyrzucę te badziewia. Przypływ krzepy. Tak, i będę musiał pamiętać, żeby to używać od czasu do czasu, bo ogłuszenie na 4 sekundy na takim sporym obszarze jest bardzo fajne. Okej, dobra. To tyle w tym odcinku. W następnym odcinku idziemy chyba w końcu do Kamiennej Strażnicy i zrobimy porządek z tymi nieugiętymi, nieustraszonymi, nie wiem, jakimiś tam ludźmi, buntownikami. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!